Pandemia i wynikające z niej ograniczenia znacząco wpłynęły na sytuację ekonomiczną wielu przedsiębiorstw. Jedną z kilku dostępnych szans na poprawę bardzo trudnego położenia było zaoferowane przez Urząd Marszałkowski wsparcie mające pomóc firmom w odbudowie kapitału obrotowego. Wartość całkowitą działania ustalono na 35 milionów złotych. Ogromna skala zainteresowania podlaskim pakietem gospodarczym pozytywnie nas zaskoczyła. Cieszę się, że. Nasi przedsiębiorcy tak licznie zgłosili się po to wsparcie. Przypomnę tylko, że w systemie zostało zarejestrowanych ponad 13 tysięcy wniosków. Część wniosków przeszła już przez kolejne etapy konkursu. W niedługim czasie do przedsiębiorstw, które spełniły warunki projektu i uzyskały pozytywną ocenę, trafią umowy o wsparciu i pieniądze. Jak informuje zarząd województwa, w pierwszej transzy 598 firm otrzyma wsparcie na łączną kwotę, Przekraczającą 20 milionów złotych. Wciąż jednak wnioski są procedowane i prawdopodobnie we wrześniu ogłoszona zostanie druga część listy beneficjentów finansowego zastrzyku, mającego służyć odbudowie kapitału obrotowego. W puli pozostało jeszcze około 15 milionów złotych.